dźwięków to projekt, do którego zaprosiła mnie Filharmonia Gorzowska z racji swojej wakacyjnej aktywności. Projekt w założeniach z dwóch części się składa. Pierwsza część to jest projekt, który realizuję z dziećmi niedużymi, 7-8-letnimi. A drugi projekt to już są dzieci starsze, to już nie dzieci, w zasadzie młodzież. Pierwszy z tych projektów zatytułowany jest Księga Bałaganu, a drugi Księga Emocji. Księga Bałaganu to taki projekt, w którym do którego angażuję dzieci 7-8-letnie, które charakteryzują się tym, że uwielbiają bałagan, stąd zresztą pomysł na ten projekt. Do pomocy wziąłem Izę Kościeszę, która zajmuje się sprawami choreograficznymi, natomiast brzdąkaniem na instrumentach najrozmaitszej maści, głównie etnicznych, ale nie tylko, zajmuje się Tomek Drozdek, oboje bezcenni absolutnie w zapanowaniu nad bałaganem, o którym właśnie mowa. Ponieważ projekt robiłem z założenia dla dzieci, których zupełnie nie znałem, nie mogłem założyć, że dzieciaki mają jakieś przygotowanie muzyczne, choreograficzne czy jakiekolwiek inne. W związku z tym projekt jest tak pomyślany, żeby był trochę dla każdego, żeby z każdego dał radę wyciągnąć jakiś potencjał w nim tkwiący. I właśnie tym się zajmują moi przyjaciele, współpracownicy. No i myślę, że doprowadzają do tego, że dzieciaki rewelacyjnie się realizują na różnych polach aktywności. Księga Bałaganu jako utwór to jest tak naprawdę 12 części, które są w jakiś sposób zakodowane w partyturze za pomocą takich ikonograficznych symboli. I dzieci, patrząc na tą partyturę, idą taką ścieżką, realizując krok po kroku poszczególne symbole właśnie w postaci ruchu, w postaci grania na różnych instrumentach. Generalnie idea jest taka, że najważniejszy w tym wszystkim jest bałagan, a dokładniej chaos. Każda część związana jest z jakąś formą chaosu, ale z drugiej strony ten chaos za każdym razem jest przez coś porządkowany. I w związku z tym mamy taki dualizm. Z jednej strony dzieci bałaganiące, a z drugiej strony próba zapanowania nad całym chaosem. Drugi projekt z młodzieżą 15-16-letnią, to już jest projekt dotyczący emocji, ponieważ
To jest taka grupa wiekowa, która znana jest z burzy hormonów. Postanowiliśmy, no ja postanowiłem, że będzie ten projekt dotyczył właśnie hormonów i tego, co i konsekwencji z nimi związanymi. Do współudziału w projekcie Księga Emocji zaprosiłem Paulinę Wycichowską, która zajmuje się choreografią, oraz Basię Raduszkiewicz, która odpowiedzialna jest za przygotowanie wokalne. Przygotowanie wokalne jest szczególne, ponieważ założenie jest takie, że generują uczestnicy tego projektu dźwięki najrozmaitsze i artykułują je w najrozmaitszy sposób, niekoniecznie śpiewając. Powiedziałbym nawet, że taki tradycyjny śpiew jest tylko jakąś maleńką formą ekspresji, która jest tam wykorzystywana. W projekcie Zmowy z dźwięków wyrażamy dużo emocji, śpiewamy, tańczymy i dobrze się bawimy. Zajęcia zaczynamy od treningów głosu i właśnie rozgrzewki ciała, a później śpiewamy i tworzymy układy. Cały koncert jest podzielony na 7 części, na 7 różnych emocji. Moja rola to radość. Muszę być radosna i sprawić, żeby inni też mieli na twarzy uśmiech. Moją rolą w tym przedstawieniu jest rola solisty w utworach Miłość oraz Spokój. Tańczę także na wszystkich utworach, tak jak reszta grupy, oraz jestem chórkiem na większości utworów. Oprócz tego oczywiście bawię się ze wszystkimi, zapoznaję nowych ludzi. Zatem rozmawiamy o emocjach, rozmawiamy o hormonach, wymieniając je wręcz, ale rozmawiamy w sposób taki troszeczkę nietypowy, taki raczej, w którym w szkołach zwykłych, nawet w filharmonii się nie rozmawia. Rozmawiamy wyrażając to na różne sposoby, w ekspresji słownej i ruchowej. I ciekawe jest to, że młodzież, która w tym uczestniczy, to są ludzie, którzy jakoś się otarli, czy to o taniec, czy o śpiew. Natomiast wszyscy są bardzo zaskoczeni tym, co tutaj robią i świetnie w to wchodzą. Podczas tego projektu odkryłam w sobie nowy talent, którym jest taniec. Zawsze myślałam, że taniec to w ogóle nie jest moja bajka, ale w tym projekcie odkryłam, że naprawdę idzie mi to w miarę przyzwoicie. Nauczyłam się lepiej poznawać ludzi, szybciej. I że muzyka nie jest, że nie ma jednego rodzaju muzyki, że muzyka jest różna, że nawet nie musi pasować do siebie. Na zajęciach nauczyłam się nowych technik tańca, śpiewu. Nauczyłam się nowego sposobu tańca, poruszania się też. Na zajęciach dowiedziałam się, że wiele emocji można wyrazić poprzez taniec. Nauczyłam się tego, jak bawić się muzyką. Nie mamy tutaj określonych piosenek, określonej melodii, tylko musimy tworzyć te dźwięki i się tym po prostu bawić. Ponieważ finałem każdego z tych projektów jest koncert,
w zasadzie pokaz, taki troszeczkę spektakl, to każdy z wykonawców musi się zmierzyć z emocjami, z tym związanymi, no przede wszystkim strachem, tremą i tak dalej, ale również z taką formą ogarnięcia bałaganu, ponieważ na próbach zawsze wszystko wydaje się w rozsypce, aż do ostatniej chwili nieuporządkowane, natomiast na samym koncercie nagle się okazuje, że to ma sens, ma jakąś nić, ma jakąś myśl, no i mam nadzieję, że publiczność to wszystko zauważy i doceni.